Sygnalista po wejściu na dedykowany formularz ma możliwość dokonania zgłoszenia, uzupełniając między innymi kategorię i doprecyzowującą ją podkategorię, taką jak dyskryminacja. Chcąc dokonać zgłoszenia, musi on również wybrać, w jakim trybie chce to zrobić. Whistboard daje w tym zakresie trzy możliwości. W trybie jawnym aplikacja wymaga uzupełnienia danych kontaktowych do sygnalisty i podobnie jest w trybie poufnym. Co ważne, definiując formularz, każda firma może wybrać, ile i jakie tryby zgłoszenia mają być dostępne w formularzu dla sygnalistów. Dostępny do wyboru jest też tryb anonimowy, w którym to sygnalista jest proszony przez aplikację jedynie o uzupełnienie treści zgłoszenia. Tym, co Whistboard gwarantuje, jest pełna anonimowość sygnalisty dokonującego zgłoszenia. Nie musi się on logować do jakiegokolwiek systemu, nie musi także zostawiać danych kontaktowych do siebie, by poznać rozwiązanie swojego zgłoszenia, co zostanie pokazane w szczegółach w dalszej części demo. Co więcej, kształt formularza może być przez organizację po części edytowalny. Na przykład sygnalista nie musi definiować kategorii oraz podkategorii swojego zgłoszenia. Można tę opcję wyłączyć. Można również nadać formularzowi wygląd bliższy identyfikacji graficznej danej organizacji. Aplikacja umożliwia dołączenie do formularza wszelkiego rodzaju klauzul czy dokumentów, z którymi sygnalista powinien się zapoznać przed dokonaniem zgłoszenia. Dodatkowo do zgłoszenia można dołączyć pliki ważące maksymalnie 10 MB. Uzupełnienie całego formularza umożliwia jego wysyłkę do aplikacji. I w tym miejscu powracamy do tego, jak aplikacja umożliwia sygnaliście pozostanie w kontakcie w sprawie zgłoszenia, mimo trybu anonimowego. Whistboard udostępnia sygnalistom specjalne okno dialogowe przypisane do zgłoszenia, które jest zabezpieczane kodem PIN. Link do okna wraz z PIN-em jest dostępny wyłącznie dla sygnalisty. Nie jest on dostępny dla operatorów systemu i nie jest możliwy do wygenerowania ponownie. Jeżeli sygnalista nie zdecyduje się zachować tych danych, wówczas nie będzie mógł sprawdzić statusu swojego zgłoszenia. W oknie dialogowym dostępne są wszystkie informacje przekazane przez sygnalistę w ramach zgłoszenia, a także istnieje możliwość nadpisania treści zgłoszenia lub zwrócenia się z pytaniem do operatora systemu, czy też wysyłki kolejnych załączników. Warto podkreślić, że formularze są dostępne dla sygnalistów w kilku wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, ukraińskiej oraz polskiej. Teraz zaprezentujemy Państwu, jak wygląda dialog pomiędzy sygnalistą a operatorem systemu. Proszę zwrócić uwagę, że każda nasza wiadomość jest oznaczana datą i godziną, co umożliwia bieżące monitorowanie czasu odpowiedzi. W związku z tym, że zgłoszenie zostało dokonane w trybie anonimowym, aby zobaczyć aktualny status zgłoszenia, należy odświeżyć okno dialogowe i zalogować się do niego ponownie. Do tego przydatny będzie kod PIN. Jak widać, operator wrócił do nas z odpowiedzią. Tak w skrócie wygląda cały proces dokonywania zgłoszenia przez sygnalistę od momentu uzupełnienia formularza po prowadzenie dialogu z osobą zajmującą się zgłoszeniem z ramienia spółki.